Cześć, witajcie, z tej strony Adaś. Na co dzień prowadzę kanał Spuerata, to jest 58 czy 9? 9 odcinek naszej wspólnej przygody z grą Ghost of Tsushima na konsolę PlayStation 4, którą przechodzę oczywiście na 100% z zamiarem zdobycia platynowego trofeum z japońskim dubbingiem, także super. Bardzo polecam wam oglądanie wszystkiego, w tym tego odcinka, bo jest super. Dobra, obiecałem wam, że Ukryte w Śniegu zrobimy, a nawet jeśli nie obiecałem, to będziemy to robić teraz, bo uważam, że to jest dobry moment, żeby zrobić tę misję. Tylko wygrajmy te prowokacje. I jeszcze jeden. No to zapraszam do tańca. Zmieńmy tylko pozycję. A nawet chyba nie musiałem. Nie zmieniłem, zmieniłem na złą. Ale... Ło, okej. Jeszcze jeden? Jeszcze orzeł. Okej. Zaraz uratujemy typa, tylko... Chcę tu zebrać z nich wszystko, co mogę. I jeszcze krewkę. Właśnie. Szkoda, że się śnieg nie zabarwił na czerwono, kiedy strąciliśmy tę krew na ziemię. Może masz dla mnie jakieś informacje o farmie? To by było spoko. Bo jak nie, to nie spoko. No dobra. Coś miał, tylko niespecjalnie wiem co. To się nie wyświetla nigdzie. Jest nasz niczym nie wyróżniający się kuń. 400 metrów stąd mamy Sago. Trzeba będzie zjechać tędy. Tutaj już zwierzętami się nie zajmujmy, bo to nie ma sensu. I uwaga, uwaga. Dobra. Jesteśmy w Sago. Znaczy już widać bardzo dobrze to miejsce. Tutaj mamy mostek i tu mamy kolejnych Mongołów. Też nie możemy nimi zająć jeszcze. Ilu ich jest? Szkoda, że nie założyłem zbroi Sakaja. To wtedy... Kurde. Prawie puściłem. Teraz. To wtedy bym ich wszystkich ściągnął. A tak to... No trudno. Chwila, mam dobrą postawę. Ło, pięknie. Znaczy pięknie. Nie spodziewałem się tego ciosu po prostu. Tak doceniłem przeciwnika w ten sposób. Dobra. I mamy skórę. 8 sztuk. Wiecie, że drewno cisowe już mamy na maksa? W sensie mamy maksymalną jego ilość dostępną? Nie odróżniam cię od innych koni. Ty niczym nie wyróżniający się koniu. No dobra, przeszukaj miasteczko. Co tu się dzieje? Co tu się stało? Przeszukaj miasteczko. To jest dosyć szeroki chyba obszar. Wydaje mi się, że muszę tu po prostu wejść. Dobry. Ło! Kto tu biegnie? Chłopie, aż żeś mnie przestraszył. Znajdź Sotę. Boże, jaki creepy ludzie. No. No
No już któryś raz, któryś raz mi to ktoś mówi. No dobra, gdzie jest farbiarnia w takim razie? W którym to kierunku? Bo nie widzę, poważnie. Nie wiem, czy idę dobrze, czy źle. Łatwopalny olej mam. W dobrym kierunku idę? W dobrym. No, come on, ludzie. No, to ty jesteś Sota Farbiarz? No tak, mam taką zbroję mylącą. Matko, gdzie jest ten Sota? W takim razie. Z tobą gadałem. Ty jesteś Sota? あなたが音に聞く黒音。村の者が避けるぞ。なぜだ。見知らぬ者は恐ろしい。猛虎か賊か分かりません。悩まされておるなら手を貸すぞ。どうぞお構いなく。我らでどうにかいたします。助けはいらぬと申すか。村の敵は病と、そして飢えです。立ちでは抗えません。それでよいなら承知した。 Ukryte w śniegu. No okej. Okay. Strasznie dziwni ludzie. Tacy aż nieprzyjemni. Znowu przeszukaj miasteczko. Co w tym dzienniku mamy? W niewielu miejscach mieszkańcy przywitali mnie równie bojaźliwie co w Sago. Nie wiem, dlaczego się mnie boją. Coś tu nie gra i muszę przekonać się, jaki jest powód ich obaw. Przeszukaj miasteczko. Aha. Strasznie duży obszar do przeszukania. Nie wiem specjalnie od czego zacząć. No ale dobra. Powchodzimy sobie do budynków. Porozglądamy się. Len. Biorę zapasy też. Co, coś tu jest? Ale przynajmniej wiadomo, że ktoś tu żyje. O, zawsze to klejąca bomba. Tutaj na środku nic nie ma. Nic nie ma. A tu? Ciężko stwierdzić w ogóle, gdzie mamy szukać, nie? Możemy się czołgać, ale to bez sensu. Trochę tu idę z nędzą, macie. Aż piszczy. Staram się wszystko przeszukać. Chyba nie jestem w ogóle w dobrym miejscu. Nie no, w dobrym. Jeśli chodzi o szukanie. Bomba dymna. Maksymalna. Nie rozumiem, czemu taki duży obszar właściwie mamy przeszukiwać. To bez sensu nam nawigacyjnie to wszystko podali, no ale... No okej. Zobaczmy tutaj w takim razie. Tu jest jakiś mężczyzna. O, no w końcu. Ohanashiga tadashi amari chikayoranu yo. Nani mono da? Douka kite kudasai. Tylko zachowaj odstęp. No. W
No to szybko, szybko. Mam nadzieję, że nie za daleko nas ciągniesz. To jest ten odstęp. No to faktycznie w ustronne miejsce poprowadziłeś. これは村の者で誰も寄りつかない村で数日前から佐藤さんの蒼太の様子がおかしいんです。よくぞ話してくれた。用心して隠れておれ。 Co mamy? Mamy się zaczaić na nich, czy nie rozumiem? Przeszukaj miasteczko. Zbadaj. Handel ludźmi? Jakiś niewolnicza prostytucja? Coś takiego? Mamy do czynienia z jakimś kurde gangiem. No dobra. Przeszukaj miasteczko 30 metrów stąd. Te budynki, czyli trop miałem dobry. Że to tutaj. Tylko jeszcze się skrypt nie odpalił, co jest bardzo kiepskie. No, utopione ciało. Nie no, super. Jest uroczo. Może na górze coś jeszcze jest? Nie, nie wygląda na to. O, mogę się czołgać. Nie, ale tu nic nie wygląda na wartego czołgania się. Na razie zostawmy ten budynek. Chodźmy tutaj. No i co tu się dzieje? Oho. Kłódte ana u chore nakatta ka. Ołku wa yamai de shinda to iu hanashi da ga. Mina otoko kirarete oru. Zabici mężczyźni, a kobiety porwane. Więc to jest, to są bandyci, ten Sofa, czy jak on się tam nazywa? Na haku. Czy to nad ten, nad wodą, tak, w sensie na linie, a nie na haku. Ślady stóp. Dobra, gdzie są te ślady? Teraz, ślady stóp. One biegną tędy? Czy którędy? Ścieżką chyba prędzej, nie? Wróć do śladów. No dobra. O, tędy, okej. Okej, dobra. To już wszystko jasne. Co oni tak zakręcają dziwnie? Idiotycznie wręcz. Teraz w tę stronę. Aha. No i teraz przez... Co to było? A, łatwopalny olej. Okej. Okay. No i gdzie te ślady? To co? Ręce zabrali. Nigejouとしたが切られ ta yoda. No super. A czemu tego wcześniej nie widzieliśmy? No, jakby nie patrzeć. Mamy zapis. Chyba idziemy w tamtym... w kierunku tamtego domu. Czy minąłem ślady? Teraz? Nie. Tamtych domów, w sensie, a nie tamtego domu. Dobra. Prowokacja. Tego przy okazji z płonącym... spróbujemy zdjąć. Teraz na strzała. No.
Okej. Okej. Ocal kobiety. Okej. Ło! Kurde. Udało mi się odbić te strzały. Niesamowite. Wrogowie w pobliżu. O. No dobra. Kurde. Nie biegnij, tak? Zła postawa. Teraz dobra. Znowu zła. Pięknie. Wszyscy nie żyją. Chyba. Już? Czy wrogowie w pobliżu jeszcze? Aha, tam są faktycznie. Wow, dużo ich tu. Dobra. Spróbujmy ich wszystkich tak dosyć pokojowo rozwalić. W sensie bezszelestnie. Dobra. Tego w główkę walniemy. Skupienie musi wrócić. Dobrze. I jeszcze tych dwóch tutaj. A to dobrze. To szybko pójdzie. Tylko zejdźcie z pięterka. Mogę wejść? Nie mogę. Ciemno już zrobiło. Czemu nie mogę wejść tędy? Bez sensu. Nie spodziewałeś się tego. No to chyba już mogę. Biegniemy do nich. Jest jeszcze wróg w pobliżu? Nie. Mogę uratować. O, ludzie, mamy wymordować wszystkich w Sago? Koniu, chodź. Idziemy czynić krwawą zemstę. A to było epickie... wsiądnięcie? Nie wiem, czy to jest takie słowo jak wsiądnięcie? Aczkolwiek było ono epickie. Dobra. No to zapraszam was do tańca, moi drodzy. No i gdzie wy jesteście? Zabij Sotę? No dobra. Takie było. Niezbyt. Honorowe, że tak powiem. Mułko nie sarałare ta onna wa tasketa zo. Hyakusho no ie ni kakurete oru. Onushi mo ike. So sasete itadakimasu. Ludzie. Straszna misja. Strasznie taka...
nawet nie niepokojąca, co po prostu taka brudna. Wrogowie doświadczający halucynacji zadają innym wrogom. Ale już mam talizman zagubionego umysłu chyba. Używam go. Tak. Czyli jakbym miał dwa talizmany założone, to zadawaliby 100% więcej obrażeń, bo to by było spoko. Dobra. W związku z tym, że misja jest zrobiona, tutaj wyprysnęło strasznie dużo znaków zapytania i ja nie wiem, o co chodzi. Więc myślę, że powinniśmy wziąć i odbyć podróż przez Tsushima w poszukiwaniu tych znaków zapytania. W związku z tym udam się teraz do Toyotamy. Ubiorę moje ubranie wędrowca. Jeśli coś, jakaś misja mi się nawinie po drodze, no to oczywiście będziemy ją robić. Ale już wykonałem to, co chciałem. O, patrzcie, tu coś jest. Tu coś jest w tej wiosce. I tu już widzicie od razu, jest inna rozmowa, bo wystarczy, że to nie, to nie, to nie. Ale wiatr próżności, chorągwie nie, artefakty nie, ale zapiski są. Świerszczy nie ma, a kwiaty to wiadomo, zresztą są wszędzie. Więc tak, mamy wiatr próżności i zastanawiam się, gdzie, w którym kierunku. Gdzieś jest. Znajdziemy. O, widzicie, już nie mogę. Nawet specjalnie. I zebrałem spojrzenie Seiryu dla wojownika o sercu prawdziwego smoka. No to co to za maska jest? Załaduj się. No taka teatralna bym powiedział. Dobra. I oprócz tego, że wiatr próżności, to jeszcze mieliśmy artefakty, tak? Czy co? Zapiski. Zapiski. No to pokażcie się zapiski. Zapiski są znowu w tamtą stronę z kolei. Ale przy okazji wszystko w Sago już będzie odkryte. Dobra. Są gdzieś w tych budynkach, znaczy się. Gdzie wcześniej z tymi wieśniakami się trochę nie mogliśmy dogadać. Pytanie tylko gdzie? Coraz mocniej wibruje. Gdzieś muszą być. Tu mnie świetlik prowadzi trochę. Na górze? Czyżby? Jest możliwe. Tak. Idealnie. 34 z 40 zapisek. Miej na nią oko. Wyruszam do komody. Miej oko na panią Hanę pod moją nieobecność. Ta beznadziejna kobieta ciągle tylko się rozkliwia i ślęczy w ciemnych kątach. Jest bezużyteczna. Przynajmniej mogę się przy niej ogrzać, chociaż najpierw muszę się porządnie upić. To mnie czymś przypomniało. Przed moim powrotem spiżarnia ma być pełna sake. Nie zejdzie mi się długo w komodzie. Zajmie mi to kilka dni. Pani Hana to jest siostra pani Masako. Czyli to jest od jej świętej pamięci męża. Który nie traktował jej za dobrze. Dalej wibruje? Dalej coś jest? No to co jest? Zapiski w dalszym ciągu? Świerszcze? W dalszym ciągu są tu zapiski. Ciekawe. No dobra. W takim razie świetliku, prowadź mnie, gdzie mam się udać w poszukiwaniu tychże zapisków. Na dół. O, mam lecieć tu. Dobra. I jesteśmy coraz bliżej. Znowu na górę. Chyba. Chyba dobrze myślę. Tutaj znowu takie okienko. Chyba jednak źle myślałem. Chociaż niekoniecznie. Zapiski znowu. 35 z 40. No. Gdzie są te zapiski? Kolekcje, proszę bardzo. Artefakty. Zapiski. No i teraz nie wiem, co tu się... Miej na nią oko pani Hana. To na punk pani Hana. Pani Hana nie opuściła głównej izby od wielu tygodni. Tajemnicze postaci przemykają do środka i bezszelestnie wychodzą. Czasem siedzą tam godzinami, a nawet dniami, ale nigdy w tym samym czasie. Udało mi się rozpoznać jednego mnicha.
Kolejna postać była chyba zwykłą wieśniaczką. Pani Hana jest z nimi pochłonięta. Nie wpuszcza mnie do środka, chyba że przynoszę herbatę i ryż. Gdy tam jestem, niemal zawsze słyszę, jak szepcze imię swojej siostry. To jest, wiecie... pani Masako, nie? I kolejne zapiski są. Tutaj jest bardzo dużo zapisków w tej wiosce. No, właśnie, zbliżamy się. Słuchajcie. Idziemy tędy. I gdzie ten świetlik jest? Pewnie tam na pięterku. 100%. Weźmy tylko to. Czas się powspinać troszeczkę. Teraz tędy. Mhm. I teraz tu. No i zobaczmy. Tak, coraz mocniej wibruje. Czyli jestem w dobrym kierunku. Znaczy w dobrym kierunku się zbliżam. Okej, okay, jednak mamy zejść. O, dobra, dobra, dobra. Więcej nie mów. Otworzymy to. Nic nie widzę. W sensie autentycznie nic nie widzę, bo jest tak ciemno i mi słońce świeci w monitor, że nic nie widzę. Zapiski. 36 z 40. Farbiarnia. Siostro, dowódca kazał mi udać się do farbiarni. Zamiast tego pójdę do ciebie. To miejsce jest takie ciche, chyba nie jest tam bezpiecznie. Kiedyś tętniło życiem, było tam tyle ludzi i kolorów, teraz przychodzą tylko transporty kolejnych skrzyń. Raz wydało mi się, że któraś z nich wrzasnęła. Przyjdę do ciebie tak szybko, jak to możliwe. Aha, czyli to już z tego, z tej akcji Mongołów. No dobra. Jakie urocze piorunki nam tutaj dodają charakteru. Okej. To tyle, jeśli chodzi o zapiski. Świeższe artefakty. Artefakty są blisko w sumie. To też, to też, to też, to też. Dobra. Na razie przestajemy to śledzić. I ostatnią rzecz, jaką zrobimy w tym odcinku, tak naprawdę teraz zrobimy, bo więcej w sumie nie warto. Jest... Gdzie jest mój koń? Od tego zacznijmy. Ty klaczo bezużyteczna. Obrywa ci się, bo nie jesteś moim koniem, wiem. No tamten koń umarł. I nic tego nie zmieni. Nie przywróci mi go. Utyskiwanie na ciebie. Myślę, co zrobić z tobą. No nic, na razie maksymalnie na południe, jak tylko się da, a później w prawo. Będziemy myśleć, co robić. W Toyotamie pewnie nie jest do końca bezpiecznie dla Gina, bo ciekawe, czy samurajowie Shimury się czają, żeby go zabić. Albo przynajmniej schwytać. Ojej, następni. Akurat mają kogoś w niewoli. Tak z włócznią to ja nigdy nie umiałem pokonywać. No tutaj cudem, w ostatniej chwili. Dosłownie w ostatnim ułamku sekundy. No to chodźcie. Okej. Ten nie żyje. Dobra, już ci pomagam, już. Chwila. Nie widzisz jakich wszystkich tutaj. Zniszczyłem wręcz. No już, chwila. Okej, kolejny bezwartościowy dar dla nas. Jest nasz towarzysz nowy. Teraz, a bo tu będzie Fort Kikuchi, to ja znam to miejsce, to jest faktycznie należące do pani Masako, w sensie do Hany. Okej, no to my ominiemy sobie ten fort z tej strony. Bambusa też mamy maksa, to jest ciekawe. Tak, tam na wzgórzu takim, bo nie widać pomiędzy drzewami, jest fort. Czy ja jadę w dobrą stronę? Tak, jadę ścieżką w dobrym kierunku, no. Tak się to robi.
dobrze. Jadę w dobrą stronę. Patrzcie, jak błysnęło. Teraz będzie grzmot. O, pięknie. Dobra, zwierzątkami to się nie przejmujemy standardowo. Tam już widać miejsce, w którym przekroczymy bramę. W sumie jedyne, w którym się da chyba. Tak dokładnie rzecz ujmując. Fort Kaminodake. To cały czas tą ścieżką w takim razie. Do tego fortu. I na ścieżce już widzę Mongołów. O, co ciekawe, nie zrobiłem prowokacji. O, dobrą postawę mam. Wow, myślałem, że uniknąłem. O, mają dwóch takich bysiorów. Wow. Dobra, spokojnie. Patrzcie, świtać zaczęło przynajmniej. Wow. I nie żyjesz. Wspaniale. Pięknie. Wo. Dobra. Co, cykasz się? Chodź tu. Kurde. Znowu mam z nimi problem. Mam postawę wiatru. No, chodź tu w takim razie. Wow. Zatruli mnie. Ludzie. Chciałbym się uleczyć, a nie mogę. Okej. Tak to jest, jak się tam trafić nim. O, ludzie. Dobra. Zbierzmy to, co czego pilnowali na tym wozie. No, tu jesteś? Niczym się nie różnisz od tych innych koni. Znowu. Przypominam. Nie podoba mi się to. Głupi kuniu. Bez wyrazu żadnego. Charakteru. Niczego. Dobra. Tam mamy ścieżkę do fortu. Musimy chyba teraz w prawo na rozwidleniu. Tak, na 100% w prawo na rozwidleniu. W ogóle nie podlega wątpliwości jakichkolwiek. No i pięknie. Zastanawiacie się, dlaczego nie używam szybkiej podróży? Bo lubię podróżować. I mam nadzieję, że wy też lubicie podróżować w moim towarzystwie, bo to jest relaks pełen. O, znowu Tsushima. Znaczy, Boże, jaka Tsushima? Co ja gadam? Znowu prowokacja. O czym ja myślałem w ogóle, że powiedziałem Tsushima? No, o kurde, jak mnie... Nie! Hard ducha, szybko. Teraz muszę ich wszystkich pozabijać. Bo nie będę miał hartu ducha. Troszkę mam. Okej. Okay. Matko, dobra. Możemy walczyć. Dobra, jednak nie. Okej. Okay. Prawie. I teraz jeszcze cię dobiję. To już w ogóle. Ludzie. Ja zapomniałem, że tak mało go mamy. Dawno nie było takiej sytuacji, żebym ja miał problem z hartem ducha. A to chyba dlatego, że ja jakiegoś talizmanu się pozbyłem. Co mi tak boostował hart ducha. To był błąd, kurde. Miałem taką kombinację talizmanów, że nie warto było tego zmieniać. I od
co mnie spotkało. Dobra. Na szczęście jesteśmy u celu podróży. Fort Kaminodake znowu. I teraz, którędy? Tędy. I tędy. I tędy. I się zgubiłem, bo to chyba jednak nie tędy. Wróć. Fort Kaminodake. Chyba teraz tędy, co? Tak jest, przez ten most. I potem przez następny most. No. Teraz wszystko jasne. Tak, tą ścieżką. Teraz tutaj w dół. I elegancko. No, patrzcie, latarnia, którą odkryliśmy ostatnio w Toyotamie. Grzbiet Kubara. W ogóle chyba niedostępny. Nie wiem, czy my możemy się wspiąć na grzbiet Kubara. No i witajcie w Toyotamie znowu. Nagle zrobiło się bezśnieżnie. Nagle dosłownie jest ciepło. No, jesteśmy w Kubarze. Ten region znacie. Jesteśmy bardzo blisko wioski Gina. Będziemy mijać las w Kubarze. To już jest bardzo bliziutko wszystko. Ludzie, naprawdę. Naprawdę strasznie, strasznie blisko. Okej. Piękny widok. O matko, jaki piękny. Cudowny po prostu. To jest coś absolutnie rewelacyjnego, jak ta gra wygląda. Bardziej w tę stronę, okej. Chyba trzeba będzie zeskoczyć, tak jest. O kurczę. Strasznie dużo dzików. No dobra, i już jesteśmy naprawdę blisko i zaraz się dowiem, co to jest, tak naprawdę. Bo nie mam pojęcia. To są jakieś nowo nabyte znaki zapytania. O właśnie, nieodkryta lokalizacja jest po drugiej stronie. I tak zastanawiam, o co tu chodzi? Jest jakiś obóz, ale on tu był cały czas. Bajarz legend? Naprawdę? Po prostu to nowych bajarzy legend odkrywamy? Którzy się pojawili? No błagam, przecież to jest denerwujące. To ich jest tutaj od cholery. Jest tu jeden. Jeszcze był tu. Przy gospodzie Ichi. Tu. Strasznie tego dużo. I tu. Nie, no za dużo. To ja to wszystko będę robił za pomocą szybkiej podróży, bo to nie warto. To po prostu nie warto. No dobra. Obiecuję wam, że w następnym odcinku w takim razie zajmiemy się jakimś innym bajarzem. Będziemy sobie robić to po jednym na odcinek, bo to jest aż niesmaczne, żeby nas tak tutaj gra wyrolowała. I teraz nie wiem, co robić. Czy się bawić w szybką podróż gdzieś indziej, czy tutaj na przykład się pobawić w szybką podróż. Dawajcie tutaj do obozu generała Dokshina i ten ostatni znak zapytania też zrobimy. I to będzie koniec odcinka, no bo to nie warto więcej się tutaj bawić. Nie warto zaczynać już teraz nowej misji. Już wyrosłem z półtorej godziny odcinków. Półtora godzinnych, więc... Więc nie warto. Tak, no widzę, bajarz legend. Już nawet widać. Tak. No dobra. Słuchajcie, w następnym odcinku sobie zaczniemy Przyjaciele Mimowoli. To jest 8 z 9 opowieści pana Senseja Ishikawy.
No i to już będzie powoli finał historii jego batalii z Tomoe. Znaczy finał. Jeszcze nie finał, bo jeszcze przecież daleka droga do tego finału. Pojedziemy sobie tędy. Ale już niedaleko będzie. Także, no dwie misje. Możliwe, że nawet dwie w następnym odcinku, chociaż nie obiecuję. Też w świątyni Jogaku jest misja główna, ale się w nią bawić nie będę póki co. Najpierw pokończymy sobie wątki poboczne, bo to już jest finał gry. I tak wiecie, trochę nie chcę. Tu nie ma świerszczy przypadkiem? Żeby się coś świeciło, nie? Chociaż... Chyba, że tu byliśmy i były świerszcze. To też jest opcja. Zobaczmy sobie, gdzie są te świerszcze. One są niedaleko. Dobra, to będzie finał. Finał tego odcinka. Słuchajcie, ostatnie świerszcze. Ostatnie świerszcze Gina Sakaya. No, pomyślałem, słuchajcie, pomyślałem. Tu jest góra Jogaku. Zaraz będzie problem z oddychaniem i w ogóle wszystkim. Tu jest zimno, okrutnie. Tu jest problem, żeby się wspiąć na to. No błagam, to jest serio na tej górze? Na jakby na środku tej góry? No nie, no nie róbcie mi tego. No błagam. Może być, że tak. Ale to jeśli to jest na szczycie góry, no to ja sobie użyję tam szybkiej podróży, bo to nie chcę mi się tam wspinać. Ja jakby mam za dużo... Znaczy nie, no to by było nudne po prostu. No nie, no jakbym przegapił tego świerszcza tam, to byłoby mi smutno. Na razie nas prowadzi wiatr tam. To chyba jednak nie jest w centrum tej góry. To jest raczej tak bardzo blisko. No i na razie Jin nie jest przeziębiony. Znaczy wyziębiony w tym przypadku. Nie, to jest gdzieś tu. Tu się zaraz okaże gdzie. Może tu jest jakiś cmentarz zaraz? Fajnie by było. O! Świerszcze się odzywają, tak jest! W sensie świetliki, widzę je nawet. O matko, ostatnie świerszcze w grze. Jakie to jest super uczucie. Twoja legenda rośnie. Zebrano wszystkie świerszcze. No i super. No i dobra. Okej. To by było na tyle w tym odcinku, słuchajcie. Mam nadzieję, że wam się podobał. Pozytywny akcent na koniec. Jeśli oczywiście wam się podobał, no to wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę, subskrypcją i widzimy się w kolejnych odcinkach z Ghost of Tsushima. Dziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.